Tanieje wszystko na świecie, czy drożeje wszystko na świecie? No niestety drożeje. A dlaczego drożeje? W olbrzymiej mierze dlatego, że żywność zaczęto przeznaczać na tak absurdalne cele, jak zgazowywanie jej w biogazowniach, albo produkcję paliwa ze zboża, rzepaku, kukurydzy itd. Amerykanie obliczyli, że gdyby całe Stany Zjednoczone, wszystkie miejsca, w których się to nadaje, obsiano kukurydzą, zrobiono z niej bioetanol, to wystarczyłoby to na niecałe 20% ich bieżącego zużycia w ich gospodarce, tak? A w sposób makabryczny wpłynęłoby to na cenę kukurydzy, na cele spożywcze i po prostu, no można powiedzieć, setki tysięcy ludzi umarłyby z głodu w różnych krajach albo popadły w strefę ubóstwa w wyniku cen. Ten proceder właśnie przeznaczenia coraz większych terenów upraw, czy w Ameryce Południowej, Północnej, czy w Europie pod całą tą właśnie ekoenergetykę, to jest jeden z podstawowych czynników olbrzymiego drożenia żywności. Co do toksyczności, to naprawdę się nie będę wypowiadał, bo co do zasady, czy spalanie paliw, czy biopaliw, to nie są przyjemne rzeczy i najczystszy jest gaz ziemny, akurat to muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o napęd do tych, do samochodów, i to też można powiedzieć próby rozwoju tak zwanego CNG, czyli samochodów, autobusów napędzanych na sprężony, skompresowany kompresor, czy gaz, skompresowany gaz naturalny, no te ceny można powiedzieć, ceny były cały czas rzucane kłody pod nogi, bo też jedna z rzeczy, które chcieliśmy uruchomić na szerszą skalę, to było właśnie rozszerzenie CNG. Obecny rząd zabił te projekty, ponieważ w sposób istotny poniósł o akcyzowanie i opodatkowanie właśnie gazu sprężonego w taki sposób, że miasta jak na przykład Rzeszów, które poczyniły istotne inwestycje w autobusy na przykład na sprężony gaz ziemny, musiały się z tego wręcz wycofywać, bo zaczęły mieć problemy. Sposób liczenia ekonomiczności długofalowej tego rodzaju projektów się załamał, jak się nagle wprowadza istotny zawód akcyzy na tego rodzaju paliwa. Bardzo proszę, Piotrze, chciałeś zadać pytanie. Bardzo proszę. Chciałem zapytać, kiedyś wyprodukowano gaz koksowniczy. Proszę? Koksowniczy gaz kiedyś wyprodukowano. Tak. Co teraz się dzieje? Nic się nie dzieje, nic się nie będzie działo z tych samych powodów, dla których się zwija górnictwo, ponieważ przy produkcji tak zwanego zgazowywania węgla, czyli tego, że po prostu się robi z węgla gaz, są duże emisje CO2 do atmosfery, za to trzeba płacić tak olbrzymie kary, że to się nie opłaci. Tak samo jak na przykład w RPA rozwinięto na olbrzymią skalę tak zwane technologie coal to liquids, czyli produkcję diesla, produkcję paliw z węgla. Tyle, że przy takiej produkcji diesla z węgla, która jest możliwa, która w Polsce była rozwijana w okresie okupacji niemieckiej, ponieważ Niemcy między innymi ze względu na to, że utracili dostawy uralskiej ropy, to na przykład w okolicach Oświęcimia w Małopolsce produkowali w okolicach dworów, zakładów chemicznych, produkowali w ramach zgazowywania węgla właśnie diesla i paliwo dla celów militarnych i nie tylko militarnych właśnie z węgla. Te metody, technologie, czyli produkcja gazu ze zgazowywania węgla, czy produkcja paliwa z węgla kamiennego, są bardzo atrakcyjne i ciekawe dla Polski. Mogłyby być bardzo perspektywiczne, zwłaszcza w czasach dramatycznie drożących paliw, surowców, ale są nie do wykorzystania przy limitach emisji CO2, wszystkich tych tlenków, które emitowane są do atmosfery. Można powiedzieć, byłoby to możliwe, gdyby węgiel z Polski przewozić poza granicę unijną, na przykład na Ukrainę czy Białoruś, tam przy polskiej granicy postawić olbrzymie fabryki, które by to robiły, i wtedy to już jest poza Unią Europejską i do Polski tylko przewozić, właśnie przesyłać z powrotem czy gaz, czy paliwo, tak? To się nazywa carbon leakage, czyli wyciek węglowy, i tego rodzaju rzeczy na poważną sprawę się rozwijają w tym momencie. Na przykład miała na Białorusi powstać olbrzymia elektrownia węglowa na węgiel z polskiej Bogdanki. Bardzo proszę, następne pytanie. Tutaj kolega pierwszy był. Trzy pytania, ale nie wiem, czy mogę zadać.
zadać. Jeśli są mało czasu. Będę i rzeczowe, to bardzo proszę. Wynotowałem sobie na karty. Jakie ewentualne korzyści ekonomiczne mogą być z wyjścia z Unii Europejskiej? Jakie straty? Nie podejmę się. Jeśli stanie się to, co pan przewiduje. Nie podejmę się. To jest takie po prostu, czy uważam, że Polska powinna być demokratyczna. Nie, to jest zbyt szeroko, bo tych korzyści, zagrożeń to jest na całkiem inny wykład i teraz się nie podejmę. To bardzo prosimy, następne. Jeśli rząd cokolwiek prywatyzują, czyli sprzedają, kto na tym zyskuje? Polska, Polacy czy obcy? No... Wobec tego, czym ta cała prywatyzacja Polski się skończy, jeśli wszystko przestanie być może... To nam specjalnie nie grozi, żeby wszystko zostało sprywatyzowane, bo części rzeczy nie da się sprywatyzować, bo nikt tego nie chce kupić, bo tak jest zabagniona sytuacja części tego majątku, tyle z różnych roszczeń i tak dalej. Są firmy, które są tak obciążone różnymi roszczeniami, że nie można, kolejne rządy próbują prywatyzować, im się to nie udaje. Nawet obecnemu rządowi na przykład nie udało się sprzedaż Enei. To nie jest tak łatwo, ponieważ jak ktoś chce wejść, to chce wiedzieć, na jakich rachunkach będzie grał. Jak jest bałagan, to tego, no to jest jednak poważne ryzyko, a tutaj nie mówimy o małych pieniądzach, tak? Także to było trochę pytanie retoryczne. Prywatyzacja jest dobra, jeżeli na tym korzystają obywatele, odbiorcy, konsumenci, jeżeli jest rynek i jeżeli oni mają wybór. A sytuacja taka, w której się sprzedaje na przykład udziały w KGHM-ie, to nie chodzi o sprzedaż firmy super efektywnej, nowoczesnej. To chodzi o sprzedaż zasobów złóż miedzi, które przez to kilkadziesiąt lat będzie można eksploatować i w momencie, gdy miedź potrafi gigantyczne skoki, tak jak złoto z roku na rok, notować, bo jak się drukuje olbrzymie ilości pustego pieniądza, jak teraz na świecie się to dzieje, jak szaleją ceny walut, to wtedy wszystko, co jest surowcowe, twarde i prawdziwe, drożeje i to niebotycznie drożeje. Surowce drożeją, paliwa drożeją, tak dalej. I bardzo proszę, jeszcze trzecie pytanie, czy już żeśmy wyczerpali listę? Proszę uprzejmie. Chodziło o to elektrownię domową. Profesor Tekowski powiedział, że gdy zaczną budowę elektrowni atomowej, okaże się, że koszt na końcu osiągnie 140 miliardów złotych. I to jaki sens wydania takich pieniędzy rocznego budżetu państwa prawie, że... Znaczy to jest... Skąd w ogóle... To jest mniej niż połowa budżetu państwa, ale to nie chcę tego mówić na pocieszenie. Może się okazać, że alternatywą jest zbudowanie kilkudziesięciu elektrowni gazowych, których koszt zbudowania i koszt paliwa łącznie będzie jeszcze wyższy. To jest, można powiedzieć, to elektrownia atomowa w tym kontekście, który my mamy, może się okazać mimo wszystko dużo mniejszym złem i w cudzysłowie szansą. To jest trochę na takiej zasadzie, że ktoś mi chce zrobić, nie wiem, takiej średnicy gwoździem dziurę w nosie, ja bym prosił, żeby trochę mniejszą, tak? Najsensowniej jest prowadzić wszelkie działania, dzięki którym będziemy mogli używać węgla kamiennego jako paliwa. Wszystkie złoża się wyczerpują, ale to się tak mówi, że się wyczerpują, ponieważ mówi się, że się wyczerpują te, które się opłaca ekonomicznie eksploatować. Ale jak cena idzie do góry, to się kolejne opłaca eksploatować, tak? Ropa w 1997 roku kosztowała 14 dolarów. I wtedy wahnięcie było o dolar, dwa, kilka dolarów. A w 2008 roku ropa na kompletnym szczycie doszła do 147 dolarów, co było pompowaną bańką spekulacyjną i zabawą finansową. Jak się upadł bank Lehman Brothers, wszyscy wiedzieli, że te wszystkie śmieciowe papiery na nieistniejącą ropę trafią na rynek, zaczęli z tego uciekać, to z dnia na dzień ropa ze 147 spadła na 32 dolary, tak? To pokazało, jaka tam była górka spekulacyjna. Ja byłem na spotkaniu premiera Jarosława Kaczyńskiego z Shabibem Khalilem, szefem, ministrem energetyki Algierii, ówczesnym szefem OPEC-u. I premier Kaczyński, tam była rozmowa dotycząca
OPEC-u gazowego, czyli próby budowy przez Rosjan razem z Iranem i Algierią kartelu gazowego, tak jak jest OPEC, żeby wspólnie ścisnąć Europę, wycisnąć na jej najwyższą cenę. No i tam przy tej okazji tak miękko wchodzenia w temat gazowego OPEC-u zapytał, tak trochę takie można powiedzieć, to się nazywa small talk, luźna rozmowa. Panie ministrze, dlaczego ta ropa taka droga? Niech pan mi opowie jako wiceszef czy tam szef rotacyjny OPEC-u. On się uśmiechnął i mówi: o, w tej sprawie to nie do mnie, to proszę pójść do moich kolegów z banków Merrill Lynch, Lehman Brothers, Salomon Brothers, bo na 11 baryłek ropy w obiegu jedna jest prawdziwa, a 10 na papierze, które oni wyemitowali w różnych tam kontraktach pochodnych, kontraktach futures, w czymś, co kiedyś byśmy nazywali grami hazardowymi, które mają świetne oparcie w międzynarodowych instrumentach finansowych, tak? Więc jakie było pytanie? Mi uciekło? Dlaczego ta elektrownia taka droga? To by odpowiedziałem. Dobrze, bardzo prosimy pani Bożena. Chcę zadać pytanie. Zostaną wtedy, w pełni wejdą przepisy pakietu energetyczno-klimatycznego i zaczniemy, tak jak w chwili obecnej, każde państwo, w tym Polska, ma ileś tam świadectw emisji CO2 i może rozdać swoim firmom różnym tam według jakiegoś rozdzielnika, to wtedy rozpocznie się ogólnoeuropejski handel tymi papierami i profesorowie szacują, że takie osoby, którym ja osobiście ufam, że za emisję tony CO2 trzeba będzie zapłacić około 40 euro. I wtedy ta opłata, bo każda elektrownia będzie musiała, nie dostanie od polskiego rządu czy ministra gospodarki odpowiedniej liczby tych certyfikatów, tylko będzie musiała je kupić. A jak je kupi, to później będzie musiała prosić swoim klientom, żeby za to zapłacili. Uwolnienie ceny energii, czyli dodatkowy czynnik uruchomiony, będzie w momencie, kiedy zacznie krajowa produkcja będzie mniejsza niż krajowe zapotrzebowanie. To się może w przyszłym roku nawet wydarzyć. I teraz wyobraźmy sobie, że w tych wyborach październikowych PiS wygrywa i już w następnym roku mamy gigantyczne podwyżki cen na wszystko. To jest normalna sprawa, prawda? Gigantyczne podwyżki cen. No i co? Jest to przyczynek do przewrócenia rządu, który właśnie wygrał wybory. Ja w zeszłym tygodniu... To może i takich nie wygrywać. W zeszłym tygodniu prowadziłem szkolenie dla parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości dotyczące poniekąd tej tematyki, o której dzisiaj była mowa. Powiedziałem coś takiego samego jak pani, trochę tak prowokacyjnie. Ja zostałem przekonany, że się mylę. Jestem przekonany, że Polska będzie gorącym kartoflem. I wiele naprawdę strasznych nieszczęść się wydarzy, takich właśnie jak to wybuch cen prądu, załamanie finansów publicznych, przekroczenie progu 55%, co będzie... każdy rząd. Tyle, że można czekać, żeby tam się sparzyli, żeby w cudzysłowie, żeby obecny rząd się na tym sparzył i żeby poniósł konsekwencje swojego rządzenia. To jest taki roztropny makiawelizm, a z drugiej strony w tym czasie, jeżeli będzie tak jak teraz, to może zostać pogrzebane na przykład możliwość wydobycia gazu łupkowego.